Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Dlaczego? Odcinek trzeci. Nie ufaj nikomu, Fortuno. Buongiorno, buonasera. Zanim zacznę dzisiejszą opowieść, muszę Was niestety uprzedzić, że będzie ona dotyczyć dzieci. Tak więc, kto jest szczególnie wrażliwy na ich krzywdę i nie może słuchać takich historii, myślę, że powinien darować sobie dzisiejszy odcinek. Chociaż oczywiście postaram się Wam oszczędzić drastycznych szczegółów i opowiedzieć tę historię najłagodniej, jak to tylko możliwe. Niemniej uprzedzam, że jest to historia naprawdę szokująca. Przenosimy się teraz do gminy Caivano, na terenie której mieszka około 37 tysięcy osób. Leży ona w regionie Campania, którego głównym miastem jest Neapol. W obrębie Caivano znajduje się dzielnica o nazwie Parco Verde, czyli po polsku Zielony Park. I mimo, że sama ta nazwa brzmi dość przyjemnie, to jednak okolica ta do najprzyjemniejszych bynajmniej nie należy. Bardzo często dochodzi tutaj do przestępstw, kwitnie handel zakazanymi substancjami, kręcą się osoby uzależnione, a swoje interesy nierzadko załatwiają członkowie gangów i kamorry. I tutaj naprawdę nie przesadzam z tym opisem. Jest tam do tego stopnia źle, że matki boją się wychodzić na spacer z wózkiem ze swoimi dziećmi, żeby gdzieś tam w jakimś zakątku, nawet z najzwyklejszego parku, który teoretycznie nie powinien być w żaden sposób miejscem groźnym, żeby właśnie gdzieś tam nie nadziać się na jakąś strzykawkę z podejrzaną zawartością, zarażoną czymś, albo nie paść ofiarą jakiegoś napadu. Jest rok 2014, a dokładniej 24 czerwca. Nagłe poruszenie wśród mieszkańców tejże dzielnicy, Parco Verde, powoduje nagły wypadek, którego ofiarą jest niestety 6-letnia dziewczynka. Jej ciało zostaje znalezione około godziny 11:40 przed południem, leżące bez życia na chodniku pod oknami jednego z wielopiętrowych budynków mieszkalnych w Parco Verde. Jest to dokładnie budynek numer 3 i zresztą, tak jak właściwie wszystkie pozostałe w tym rejonie, jest on w bardzo złym stanie. Dosłownie można powiedzieć, że rozpada się na kawałki i powinien już bardzo dawno temu zostać wyremontowany. Jest to jeden z takich bloków, które wybudowano lata wcześniej, zaraz po jednym z trzęsień ziemi. I było to zrobione tak na szybko, byle tylko zapewnić ludziom jakikolwiek dach nad głową. I okazało się, że takie tymczasowe rozwiązanie przetrwało właściwie kilkadziesięcioleci. W bloku brakuje m.in. oświetlenia, wszystkie okna są zakratowane, a na korytarzach poinstalowano bramki, żeby dzieci nie mogły same stamtąd wyjść. Część schodów jest uszkodzona, przy windach brakuje przycisków, a niektóre poręcze przy schodach są wręcz przeżarte rdzą. Tak więc z pewnością o wypadek tutaj nie trudno. Szybko okazuje się, że leżąca na dole dziewczynka nazywa się Fortuna Loffredo. Ta mała, zawsze uśmiechnięta i słodka istota z blond kucykami związanymi wysoko po bokach głowy mieszkała ze swoimi dziadkami, rodzeństwem i mamą na 7 piętrze. I wygląda na to, że właśnie w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypadła albo przez okno, albo z tarasu z wysokości mniej więcej 10 metrów. Mogła na przykład za bardzo się wychylić, mogła się potknąć albo poślizgnąć. No w budynku, który jest w takim stanie, tak jak wspomniałam wcześniej, na pewno takie wypadki mogą się zdarzać. Jednak właściwie od samego początku zarówno mama dziewczynki, jak i dziadkowie są sceptyczni co do tej wersji, to znaczy, że to był wypadek, i proszą o głębsze zbadanie tej sprawy. Niepokój w tym momencie budzą również skojarzenia z inną, bardzo podobną sprawą
z kwietnia 2013 roku, a więc rok wcześniej, kiedy to z okna wypadło inne dziecko, 3-letni Antonio Giglio. Jak się okazuje, wydarzyło się to dokładnie w tym samym bloku, numer 3. Co więcej, zarówno Antonio, jak i teraz Fortuna zostali znalezieni tylko z jednym butem na stopie. Druga stopa była bez buta. To pozwala przypuszczać, że być może w jakiś sposób obie te sprawy są ze sobą powiązane. Adwokat rodziny Fortuny wysuwa nawet dosyć śmiałą tezę o seryjnym zabójcy, który mógł sobie wziąć na celownik dzieci. Spekuluje, że mała Fortuna mogła nawet być rok wcześniej świadkiem zabójstwa Antonia i dlatego teraz sama straciła życie. Ktoś chciał ją uciszyć. Podkreślić też należy, że mimo tego, iż w wypadku w tym samym bloku straciło życie kolejne dziecko, nie rozpoczęto żadnych prac remontowych, nie zabezpieczono najbardziej newralgicznych i niebezpiecznych miejsc. Na początku lipca, już oczywiście po sekcji zwłok, prokurator wydaje zgodę na pogrzeb dziewczynki. Prowadzący ceremonię ksiądz bardzo słusznie zauważa, że Parco Verde jest ogromnie niebezpieczną dzielnicą, a wszystkie zielone miejsca, które powinny być przeznaczone dla dzieci, są okupowane przez osoby, które, mówiąc wprost, dają sobie w żyłę, notorycznie. Konstatuje, że dziewczynka nie mogła nawet wyjść na dwór, żeby w spokoju się pobawić przed blokiem, bo nie było ku temu odpowiednich warunków i że jest to powszechny problem w Parco Verde. Dokładnie to samo mówią mieszkańcy bloku. Tak jak wspomniałam, przy drzwiach instalują metalowe bramki, żeby dzieci nie mogły same szwendać się po budynku. Już od razu po sekcji zwłok wiadomo, że nie da się tak bardzo jednoznacznie zaklasyfikować śmierci Fortuny jako nieszczęśliwego wypadku. Na ciele nie ma na przykład śladów, które wskazywałyby konkretnie na upadek dziecka z dużej wysokości, na przykład złamań spowodowanych takim upadkiem. Dziadek dziewczynki, który mieszkał razem z nią, od razu wypowiada się w takim tonie, że ktoś w tym budynku na pewno wie coś więcej, ale nie chce mówić, że panuje tutaj jakaś zmowa milczenia. Ha, skąd to znamy? Babcia z kolei, cała we łzach, rozpacza i opowiada o tym, jak bardzo chciałaby się wynieść z tego przeklętego bloku, ale niestety nie ma dokąd pójść. Miesiąc po śmierci Fortuny adwokat rodziny ujawnia, że wyniki sekcji zwłok wykazały coś bardzo niepokojącego. A mianowicie świadczą one o tym, że dziewczynka mogła być regularnie wykorzystywana seksualnie. Patolog uznał też, że Fortuna, kiedy wypadała prawdopodobnie z 8 piętra, z pewnością była jeszcze żywa. Mama Fortuny, Domenica Guardato, jest zdruzgotana. Któryś z mieszkańców w budynku prawdopodobnie robił krzywdę jej małej córeczce, którą wszyscy wokół nazywali Kikka, co można przetłumaczyć jako cukierek albo czekoladka. Kobieta jest też pewna, że potwór, który robił to jej dziecku, nadal mieszka sobie spokojnie w ich bloku. Opowiada po raz kolejny, że warunki panujące w tym budynku są bardzo złe i ogólnie życie tam jest bardzo ciężkie, w tej akurat okolicy. Gmina nie zapewnia im na przykład żadnego transportu dla dzieci, które powinny uczęszczać na terapię psychoruchową, na którą została zresztą skierowana również Kikka. Musi płacić 30 euro miesięcznie za stołówkę szkolną każdego z dzieci i jeszcze kolejne 250 euro czynszu za mieszkanie w rozpadającym się budynku. Apeluje o pomoc, bo bez tego nie będzie w stanie utrzymać i wychować pozostałych dzieci. W styczniu 2015 roku, tak więc już dobrych kilka miesięcy po śmierci dziewczynki, pojawiają się szokujące wieści o aresztowaniu pewnego mężczyzny,
który od początku był, można powiedzieć, związany z tą sprawą. Powiedziałam wam wcześniej, że Fortuna, czyli Kikka, będę używała tych dwóch imion zamiennie, została znaleziona na ziemi pod blokiem, ale nie dodałam żadnych szczegółów. Teraz już na to pora. 24 czerwca bezwładne ciało dziewczynki podniósł z chodnika pewien mężczyzna, który zresztą też zawiadomił odpowiednie służby, a nawet sam zawiózł dziecko do szpitala, korzystając z auta znajomej. I tam właśnie już w szpitalu Fortuna zmarła z powodu odniesionych obrażeń. Kiedy pojawiły się pierwsze podejrzenia, że w tej sprawie jest jakieś drugie dno i że na pewno nie chodzi tutaj o zwyczajny wypadek, policja zaczęła podsłuchiwać mieszkańców bloku. I z jednego właśnie z takich nagrań wynikało, że ów mężczyzna, nazywa się on Salvatore Mucci, molestuje swoją 12-letnią córkę. Śledczy w tym momencie oczywiście dodali 2 do 2 i uznali, że to nie może być przypadek. Mężczyzna zostaje aresztowany, natomiast jego bliscy i rodzina z całą mocą twierdzą, że jest on niewinny i ani nie molestował własnej córki, wbrew temu, co policja usłyszała na nagraniach, ani też nie przyczynił się do śmierci Kikki. Już miesiąc później nadchodzi wieść o kolejnym aresztowaniu. Tym razem jest to 44-letni Raimondo Caputo, partner kobiety, która nazywa się Marianna Fabozzi i tak się składa, jest ona matką Antonia, czyli tego 3-letniego chłopca, który wypadł z tego samego bloku rok przed Kikką. Caputo zostaje jednak zatrzymany pod zupełnie innymi, błahymi zarzutami. Chodziło tam m.in. o jakiś nierozsądny zakup i chyba znieważenie urzędnika państwowego. Nie zmienia to jednak faktu, że Kikka podobno bardzo, bardzo często bawiła się z siostrą tego zmarłego chłopca, co zapewne oznaczało, że bywała również w towarzystwie Raimonda Caputa. Poza tym obie rodziny mieszkały po sąsiedzku. Tak więc powtórzę wam to jeszcze raz szybko. Pierwszy aresztowany to Salvatore Mucci, ten, który znalazł dziewczynkę na chodniku i zawiózł do szpitala i okazało się z nagrań policji, że może molestować swoją 12-letnią córkę. A drugi aresztowany to Raimondo Caputo. Jest to partner Marianny Fabozzi, mamy małego Antonia, który wypadł z okna rok przed Fortuną. Mam nadzieję, że będzie to dla was w miarę jasne. Wiem, że jest dużo nazwisk, dużo imion, no ale niestety taka to jest historia, w której tego się mnóstwo pojawia i postaram się wam to objaśniać wszystko na bieżąco. Intensywne śledztwo dotyczące nie tylko okoliczności śmierci dziewczynki, ale też kwestii molestowań, do jakich miało dochodzić w bloku numer 3 w Parco Verde, trwa już niemal od 9 miesięcy. Wiecie już, że na ten moment aresztowane zostały 2 osoby, 2 mężczyzn, właściwie Caputo nie ze względu na jakieś ciężkie zarzuty, ale jakieś tam drobne rzeczy. W każdym razie jest to sąsiad zmarłej dziewczynki, dlatego też w jakiś tam sposób łączy się go z tą sprawą. I w marcu 2015 roku dołącza do nich kolejna osoba, jest to 38-letnia kobieta, nie kto inny jak żona pierwszego z mężczyzn, tego pana Salvatore, który ruszył na pomoc leżącej na ziemi Fortunie. Prokuratura podkreśla jednak, że w tym momencie aresztowanie kobiety nie ma bezpośredniego związku ze śmiercią Fortuny Loffredo. No ale teraz trzymajcie się mocno, ponieważ zaraz później, właściwie nie tak zaraz, no kilka miesięcy później, w listopadzie 2015 roku zostaje podana informacja, że za kraty trafiła również 26-letnia Marianna Fabozzi, czyli mama małego Antonia. Również jej partner, Raimondo Caputo, zostaje zatrzymany po raz kolejny, tym razem już pod takimi samymi zarzutami jak reszta, czyli związku ze śmiercią Fortuny. Mamy więc już 2 pary, które być może nie są podejrzewane w tak bezpośredni sposób o śmierć Kikki,
ale trafiają do więzienia w wyniku śledztwa prowadzonego przede wszystkim w sprawie nadużyć seksualnych wobec dzieci. Większość podejrzeń bazuje przede wszystkim na materiale pochodzącym z podsłuchu, który został założony w budynku zaraz po śmierci sześciolatki. No i co z tego nagranego materiału w ogóle wynika? Przede wszystkim to, że Raimondo Caputo zmuszał swoją 3-letnią córkę do różnych czynności seksualnych w obecności jej matki. Właściwie nie córkę, tylko pasierbicę, bo to były dzieci Marianny, tej właśnie mamy małego Antonia, który też wypadł z okna. I ona jeszcze oprócz tego Antonia miała 3 córki. No i z tych nagrań też wynika, że w momencie, kiedy ten właśnie Caputo zmuszał tę małą dziewczynkę, no malutkie dziecko, do takich rzeczy, działo się to w obecności Marianny i ta kobieta w żaden sposób nie reagowała na to, ani też oczywiście nie zdecydowała się nigdzie tego oficjalnie zgłosić. W kwietniu 2016 roku Raimondowi zostaje postawiony również ten najcięższy zarzut, czyli zamordowania Fortuny Loffredo. Według śledczych w czerwcu, 2 lata wcześniej, Kikka poszła do mieszkania sąsiadów, czyli do Raimonda i Marianny, żeby pobawić się ze swoją koleżanką, córką Marianny, albo też, według drugiej wersji, została tam przez Raimonda bezpośrednio zwabiona, a następnie wykorzystana seksualnie i wyrzucona przez okno. Mężczyznę pogrążają również zeznania innych dziewczynek z bloku, według których miał się on dopuszczać wielokrotnie molestowania zarówno ich samych, tych właśnie zeznających, jak i Fortuny, a także innych dzieci. Podobno Fortuna już nie mogła dłużej tego znieść i kiedy kolejny raz Raimondo próbował ją wykorzystać, zaczęła się bronić, co wprawiło go w ogromną wściekłość. Nagrania z podsłuchu również rejestrują takie zdania, w których mowa jest o sekrecie, o czymś, co należy koniecznie trzymać w tajemnicy i o trzymaniu języka za zębami. Dodam też, że zarówno Raimondo, jak i inni uwikłani w sprawę, mieszkańcy tego bloku, próbowali wielokrotnie pozbywać się ukrytych przez policję mikrofonów, co też dobitnie może świadczyć o tym, że jednak mogli mieć coś do ukrycia. Ale jak widać, nie na wiele się to zdało. Tutaj należy również podkreślić, że właściwie przez 2 lata śledztwa żaden mieszkaniec bloku nie chciał współpracować z policją. Panowała totalna zmowa milczenia, na zasadzie nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział. Ludzie nie rozmawiali również wcale z Domeniką, mamą Kikki, nawet już po aresztowaniu Raimonda. Okazuje się właściwie, że do jego aresztowania, oprócz nagrań z podsłuchów, najbardziej przyczyniły się zeznania dzieci, które w przeciwieństwie do dorosłych potrafiły zerwać zmowę milczenia. Jedna z koleżanek Kikki, a córka Marianny, w 2016 roku 11-letnia, zeznaje, że widziała, jak Fortuna Loffredo wchodziła na 8 piętro w bloku w towarzystwie jej ojczyma Raimonda Caputa. Miała też widzieć, jak mężczyzna kładzie się na dziewczynce i słyszeć jej krzyki, kiedy ta próbowała się bronić. Słyszała również krzyk Kikki wypadającej z 8 piętra. Opowiada dokładnie, że tamtego dnia Kikka przyszła do niej do domu, żeby ją zawołać do zabawy. Dziewczynka jednak musiała coś tam dokończyć, chyba mycie podłogi, no więc Fortuna postanowiła na nią zaczekać, zaczęła sobie tam dokazywać, tańczyć z jej siostrami, ale szybko się zmęczyła i powiedziała, że bolą ją stopy i że pójdzie do domu na chwilę zmienić buty. I to wtedy właśnie miał za nią wyjść Raimondo Caputo, aby po raz kolejny ją wykorzystać. Powtórzę wam jeszcze raz, jeśli wam to umknęło, że mama tej dziewczynki, tej właśnie zeznającej, to nie kto inny jak Marianna Fabozzi, czyli partnerka Caputa.
Według słów tej córki, ta mama miała jej również powiedzieć, żeby ona nikomu nie zdradzała tego, co widziała i słyszała, że stało się właśnie z Fortuną. I nie tylko ta dziewczynka o tym mówi, ale potwierdzają to również jej dwie młodsze siostry, 6-letnia i 4-letnia. Wszystkie trzy miały być wykorzystywane przez ojczyma partnera matki Raymonda Caputa. Na rozmowie nagranej 2 miesiące po śmierci Kiki, najstarsza z dziewczynek mówi do matki, że jest pewna, że gdyby wtedy poszła za Raymondem i przyjaciółką, również ona straciłaby życie. I mówi, to dobrze, że nie poszłam, prawda mamo? Przypomnę, że mówi tutaj o swoim ojczymie, partnerze matki, z którym mieszka pod jednym dachem. Zeznaje również, że Raymondo podczas jednego z gwałtów powiedział jej wprost, że to on zabił Fortunę. Dwóm sąsiadkom Fortuny zostają postawione zarzuty o składanie fałszywych zeznań. Jedna z nich twierdziła, że cały dzień 24 czerwca spędziła przed blokiem, bo było gorąco i wtedy nie widziała ani Fortuny, ani Raymonda. Z kolei z nagranej rozmowy pomiędzy nią a jej synem wynika, że to właśnie ona zabrała i ukryła but Kiki. Pamiętacie, że dziewczynka została znaleziona bez jednego buta na stopie. I powiem szczerze, że naprawdę chronienie pedofilii to jest coś, co nie mieści mi się w głowie i nie jestem w stanie zrozumieć, co kieruje takimi ludźmi, dlaczego oni coś takiego robią. Sam Raymondo Caputo oczywiście nie przyznaje się do winy, twierdzi, że nigdy nie wykorzystywał dzieci i że to nie on pomógł małej Fortunie zejść z tego świata. W międzyczasie zostaje zaatakowany przez współwięźniów w celi i uratowany tylko dzięki interwencji strażników więziennych. A jego mieszkanie zostaje obrzucone koktajlami Mołotowa. Tacy bohaterowie po czasie. Pamiętacie, że do zatrzymania ojczyma przyczyniły się przede wszystkim córki Marianny Fabozzi. Ich braciszek Antonio też wypadł z okna rok przed Fortuną. Zeznania tych dziewczynek są naprawdę wstrząsające. Wynika z nich, że matka była całkowicie pasywna i bierna. Wiedziała o tym, że jej partner wykorzystuje seksualnie jej 3 córeczki, ale za każdym razem nakazywała im milczenie i zapewniała, że ból i dyskomfort prędzej czy później miną. Caputo nie oszczędził żadnej z dziewczynek, nawet tej najmłodszej. Pytane o to, czy mama to wszystko widziała, odpowiadają bardzo zgodnie, że tak. Bardzo często była wtedy w domu, a kiedy skarżyły się jej na ból części intymnych, odpowiadała, żeby się niczym nie przejmowały, bo to szybko przejdzie. Z kolei biologiczna córka Raymonda, z którą on zresztą nie mieszkał, mieszkała ze swoją matką, twierdzi, że jej tata nie jest żadnym potworem i nie wierzy w to, że mógłby wykorzystać swoje pasierbice. Nie rozumie, czemu siedzi w więzieniu. Odwiedzała go bardzo często, lubiła jego partnerkę Mariannę i nigdy nic złego się nie działo. Właściwie to nawet nie dziwne, że dziecko próbuje jakoś wybielić ojca, chyba przede wszystkim we własnych oczach. W maju 2016 roku, podczas jednego z programów telewizyjnych, znany dziennikarz Corrado Augias mówi coś, za co będzie później bardzo szeroko krytykowany. Mowa oczywiście tutaj o sprawie, o której Wam opowiadam, sprawie Fortuny. Na ekranie pojawia się w pewnym momencie zdjęcie dziewczynki w różowym t-shircie, właśnie Fortuny, i w rozpuszczonych włosach, co Augias komentuje słowami, że z tymi lokami ona wygląda jak 16-latka. Rozmowa w studiu dotyczyła trudnego środowiska, w jakim wychowywała się dziewczynka, a słowa dziennikarza zostają odebrane jako takie twierdzenie, że dziecko z nizin społecznych właśnie tak wygląda, co oczywiście wywołało spore oburzenie. Tak poza wszystkim to naprawdę absolutnie nieważne, jak Fortuna wyglądała, czy na swój wiek, czy nie. Poza tym, no naprawdę, to była 6-letnia dziewczynka. Nie zmienia to faktu w żaden sposób, że winny jest tylko i wyłącznie gwałciciel i morderca. Uważam, że zawsze należy podkreślać to,
że ofiara nie jest winna tego, co ją spotkało. Co jeszcze wzbudza wiele wątpliwości, to fakt, że zarówno Kika, jak i trzy córki Marianny były pod dodatkową opieką psychologiczną już od dłuższego czasu. Szkoła, do której uczęszczały, zgłosiła, że dziewczynki potrzebują dodatkowej pomocy w nauce i potrzebne są też im dalsze badania i diagnoza. Kika dostała nawet nauczyciela wspomagającego. I tutaj też powstaje takie pytanie, czy na pewno żadna z tych osób, która miała profesjonalny kontakt z tymi dziewczynkami, nie zorientowała się w pewnym momencie, że coś jest z nimi nie tak. To znaczy nie z nimi oczywiście, tylko z ich zachowaniem na przykład. Czy nie było jakichś niepokojących sygnałów, dziwnych rysunków, jakichkolwiek oznak tego, że w budynku numer 3 w Parco Verde rozgrywał się prawdziwy horror. Po aresztowaniu Raimonda policja nie zaprzestaje śledztwa, próbując odkryć kolejne przypadki i kolejne ewentualne ofiary nadużyć. Na tym etapie wydaje się również, że śmierć małego Antonia rok wcześniej przed Kiką też nie była przypadkowa. Według wersji, jaką Marianna Fabozzi przedstawiła karabinierom, jej synek Antonio za bardzo wychylił się przez okno po to, żeby pooglądać przelatujące helikoptery, które akurat w tamtym czasie patrolowały teren w poszukiwaniu handlarzy narkotyków. Tej wersji nie potwierdza jednak rodzona siostra Raimonda, która wtedy również znajdowała się w ich mieszkaniu. Zeznaje ona, że tuż przed upadkiem Marianna trzymała synka na rękach i według niej podniosła żaluzję i wyrzuciła go przez okno specjalnie. Zarówno brat, jak i jego partnerka, czyli Raimondo i Marianna, prosili ją o złożenie fałszywych zeznań, ale ona, jako że sama jest matką, nie zgodziła się na to. Kobieta twierdzi również, że Marianna ukryła drugi but dziecka, bo jak pamiętacie, również i Antonio został znaleziony tylko z jednym bucikiem na stopie i że ogólnie motywem całej tej zbrodni miały być pieniądze. Marianna szantażowała biologicznego ojca Antonia, który chciał jej płacić tylko na dziecko, nie chciał płacić na nią. Miała mu podobno powiedzieć: nie chcesz dać mnie, to jemu też nie dasz. W maju 2016 roku Caputo zwierza się swojemu adwokatowi, który jest jednocześnie reprezentantem również jego partnerki, że to właśnie ona, Marianna Fabozzi, zrzuciła Kikkę Loffredo z tarasu na 8 piętrze. Nie jest to zresztą pierwsza wersja wydarzeń, jaką przedstawił. Wcześniej, raptem przez 24 godziny, twierdził, że to najstarsza córka Marianny, ta, która była właściwie kluczem do jego aresztowania, zamordowała Fortunę. Szybko tę wersję zastąpiło oskarżenie Marianny. Według Raimonda to ona zabiła zarówno Kikkę, jak i swojego synka rok wcześniej, a miał jej w tym pomagać jakiś tajemniczy, niezidentyfikowany wspólnik. Adwokat Raimonda z kolei wypowiada się na temat biznesu pornografii dziecięcej, jaki miał kwitnąć w Parco Verde już od jakiegoś czasu. Już wcześniej, zaraz po śmierci Kikki, śledczy interesowali się tym tematem, ponieważ były pewne przesłanki pozwalające sądzić, że w tych rejonach działa prężnie jakaś pedofilska siatka. Adwokat zauważa, że są to osoby mające tak duże dojścia, że mogłyby bez problemu skierować na śledztwo na fałszywe tory i sprawić, że oskarżono niewinne osoby. Ma tu oczywiście na myśli swojego klienta. Dodam tu też, że w 2015 roku w wypadku samochodowym zginął w nie do końca jasnych okolicznościach prokurator, który od samego początku prowadził sprawę Kikki. Mówię wam to po prostu tak informacyjnie, ponieważ nie udowodniono niczego, czy miało to jakikolwiek związek z samą sprawą. Zarówno Raimondo, jak i Marianna, będąc w więzieniu, próbują popełnić samobójstwo. Ona wiesza się na prześcieradle,
a on połyka ukrytą wcześniej pod wkładką buta żyletkę. Oboje udaje się uratować. W czerwcu Caputo po raz kolejny potwierdza swoją wersję wydarzeń, według której to Marianna i jej najstarsza córka zabiły Kikkę. Pojawia się jednak kolejny świadek, 13-letnia dziewczynka, przyjaciółka tej właśnie córki, która zeznaje, że miała ona jej się zwierzyć z tego, że to jej ojczym zamordował Fortunę Loffredo. W przeciągu 2 lat od śmierci dziewczynki policja podaje szokujące dane. W Kampanii dochodzi do około 200 przypadków molestowań seksualnych w obrębie rodzin. Ofiarami są dzieci od 6 do 10 lat. W 2016 roku w basenie jednego z hoteli w Benevencie zostaje znalezione ciało 10-letniej dziewczynki. Jak się okazało, została ona przed śmiercią zgwałcona, a o zbrodnię oskarżono przyjaciela rodziny. Ile jeszcze może być podobnych przypadków, o których nikt nawet nie wie? W listopadzie 2016 roku rozpoczyna się proces Raimonda Caputa. Na sali sądowej wychodzą na jaw kolejne przerażające szczegóły. Według psycholożki, która zajmowała się córkami Marianny Fabozzi, po tym jak zostały one odebrane matce, dziewczynki odczuwają cały czas bardzo silny dyskomfort emocjonalny. Wszystkie 3 za każdym razem były mocno przerażone, kiedy którykolwiek z pracowników społecznych próbował nawiązać z nimi jakiś kontakt fizyczny. Rysowały również obiekty o falicznym kształcie i nazywały Caputo potworem. Okazuje się również, że ojczym zmuszał je do oglądania filmów pornograficznych, a także wymagał, żeby patrzyły, kiedy uprawiał z ich matką seks. Sam Raimondo podczas przesłuchania na sali sądowej cały czas twierdzi, że jest niewinny. Mówi: jestem złodziejem, a nie mordercą. Twierdzi też, że w czasie, kiedy Kikka wypadała z tarasu na 8 piętrze, on był na ulicy, nie było go w ogóle w budynku. Kolejny raz zeznaje, że to jego partnerka wyrzuciła z okna zarówno Kikkę, jak i Antonia. W przypadku Kikki motywem miała być nienawiść do jej matki, Domeniki Guardato. A w przypadku syna chodziło o to, że z jakiegoś powodu uznała, że stanowi on przeszkodę dla ich związku. Pamiętacie, że z kolei jego siostra zeznawała, że tutaj motywem tego wyrzucenia dziecka przez okno miały być pieniądze. W międzyczasie, w marcu 2017 roku, po ponad roku odsiadki w więzieniu, na wolność wychodzi Marianna Fabozzi. Odtąd ma czekać na proces w areszcie domowym w Parco Verde. Mama Kikki, która nadal mieszka w tym samym bloku i właściwie jest jej sąsiadką, nie może się z tą decyzją pogodzić. W kwietniu tego samego roku Raimondo Caputo po raz pierwszy przyznaje się do tego, że wykorzystywał seksualnie swoją pasierbicę, najstarszą córkę Marianny Fabozzi. Nadal jednak nie przyznaje się do nadużyć w stosunku do Kikki Loffredo oraz oczywiście też nie przyznaje się do jej zamordowania. Znana kryminolog, zatrudniona jako konsultantka przez ojca dziewczynki, właśnie biologicznego ojca Fortuny, ma jeszcze inną hipotezę. Po przyjrzeniu się sprawie uważa ona, że Fortuna faktycznie mogła zostać zamordowana przez Mariannę. Dziewczynka była już wykończona ciągłym wykorzystywaniem przez Raimonda i wreszcie zagroziła, że powie o wszystkim mamie. Wtedy na scenie pojawiła się Marianna, która uciszyła Fortunę, żeby ta nie zagroziła jej związkowi z Raimondem. Być może najstarsza córka chciała chronić mamę i dlatego również zeznała tak, jak zeznała. Caputo wyjawia kolejne rewelacje na temat bloku numer 3 w Parco Verde. Twierdzi, że jest w nim mnóstwo pedofilii, a na parterze jest nawet specjalny pokój dla dzieci, w którym wiadomo, co się odbywa.
Wszyscy mieszkańcy mieli o tym wiedzieć, ale nikt nigdy nie reagował. W lipcu zapada wyrok. Raimondo Caputo zostaje uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, natomiast Marianna Fabozzi dostaje 10 lat więzienia za ukrywanie przemocy, jakiej jej były partner dopuszczał się wobec jej córek. W październiku 2017 roku nadchodzi wieść o aresztowaniu Vincenza Guardato. Jest to dziadek Fortuny, ojciec jej matki Domeniki. Okazuje się, że mężczyzna był członkiem organizacji przestępczej, która zajmowała się prostytucją, a właściwie dokładniej mówiąc, chyba można tak powiedzieć, sutenerstwem. Bo przedsiębiorczy dziadek wraz z innymi mężczyznami zamieszczał w sieci ogłoszenia, werbował prostytutki i zajmował się ich lokowaniem w różnych mieszkaniach, w których przyjmowały później klientów. Myślę, że naprawdę całkiem słusznie prasa nadała temu budynkowi miano domu horrorów. Jakby tego było mało, w 2018 roku policja aresztuje 28-latka z tej samej dzielnicy, którego 15-letnia siostrzenica oskarżyła o molestowanie seksualne. Również w tym samym roku sąd potwierdza wyrok dożywocia dla Caputa i 10 lat dla Marianny. Wydaje się, że rodzina Kiki doczekała się wymierzenia sprawiedliwości. Ale nie do końca tak jest. Pietro Loffredo, ojciec dziewczynki, uważa, że Raimondo Caputo był tylko kozłem ofiarnym, a prawdziwi zabójcy jego córki są nadal na wolności. Według niego miało chodzić o zemstę. Ktoś tak bardzo nienawidził jego byłej partnerki Domeniki Guardato, że postanowił odebrać jej córkę. Loffredo twierdzi nawet, że zna te osoby i że nie spocznie, póki ich nie dorwie. Opowiada, że kiedy ktoś wykorzystywał jego córkę, on akurat siedział w więzieniu i nie był nawet niczego świadomy. Uważa też, że Domenika również nic nie wiedziała. Wychodziła rano do pracy, wracała wieczorem i nic nie zauważyła. Dziewczynka, której zeznanie okazało się kluczowe dla oskarżenia Raimonda, według Pietra nie jest wiarygodna. W momencie, kiedy wszystko miało miejsce, była jedynie 9-letnim dzieckiem. Zauważa też, że innych dowodów przeciwko Caputo właściwie nie było. Ani odcisków palców, ani śladów DNA, jedynie słowa dziewczynek. W 2021 roku Marianna zostaje uniewinniona od zarzutu zamordowania swojego 3-letniego syna Antonia. Powiem wam szczerze, że taki dom jak z horrorów to coś, co średnio mieści mi się w głowie, przede wszystkim jeśli chodzi o cywilizowany kraj i kulturę europejską. I wydaje mi się, że to dobitnie pokazuje, że w absolutnie każdej społeczności zdarzają się takie potworności. Niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, religii czy wyznawanych poglądów. Mamy tutaj ogromny mieszkalny blok, co prawda w szemranej dzielnicy, ale z pewnością mieszkają w nim różni ludzie, nie tylko, brzydko mówiąc, patologia. I cóż, dzieci, które ledwo odrosły od podłogi, szwędają się same po korytarzach, po najwyższych piętrach, chodzą do mieszkań sąsiadów bez praktycznie żadnej kontroli. No jest to sytuacja wprost chyba idealna dla wszelkiej maści predatorów seksualnych. Zastanawia jednak fakt, że przecież Fortuna nie była sama, kiedy mama chodziła do pracy. Ojciec z nią nie mieszkał, partner mamy był wtedy w więzieniu, ale byli w domu też przecież jej dziadkowie. Naprawdę bardzo smutne jest to, że nikt nie zauważył jakichkolwiek oznak przecież długotrwałego molestowania 6-letniego dziecka. I co myślicie w ogóle o wyroku dla Raimonda? Czy to on zepchnął Fortunę z tarasu 8 piętra? Ja staram się zawsze wierzyć ofiarom, więc myślę, że zeznania dziewczynek o nadużyciach są prawdą. Jednak faktycznie jednoznacznego dowodu na winę Caputa nie ma. Jeśli to on, to dlaczego to zrobił?
Czy wystraszył się, że mała jednak coś powie? Czy zaskoczyło go, że nagle zaczęła się gwałtownie bronić? Opanowała go wtedy nagła wściekłość i był to mord w afekcie? On sam do końca twierdził, że tego nie zrobił. Znaczy, cały czas tak twierdzi. Chociaż jego współwięzień z celi powiedział, że Caputo kiedyś przyznał mu się do zabicia Fortuny. Tak czy inaczej, to, co działo się w tym bloku, jest niewyobrażalne i brak słów na to, aby opisać, jakim potworem trzeba być, żeby krzywdzić dzieci. Uważam, że kary dla takich ludzi powinny być bardzo, bardzo ostre. I co myślicie o Mariannie Fabozzi? Dlaczego pozwalała partnerowi właściwie gwałcić swoje córeczki? Co nią kierowało? Czy tylko strach, że zostanie sama? Czy może strach przed ostracyzmem społecznym? Nie wiem, ale dla mnie nie ma tu absolutnie żadnego usprawiedliwienia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego smutnego odcinka i zapraszam oczywiście ponownie, jak zawsze, za tydzień w czwartek. Ciao!